Hej marketerze, czy warto budować własną listę adresową w biznesie internetowym, w network marketingu? Czy to jest opłacalne? Wyobraź sobie taką sytuację, że budujesz swój biznes na przykład na TikToku. Tylko właśnie na TikToku zbudowałeś fajne konto, duże konto, gdzie masz dużo zasięgów, dużo osób reaguje na twoje filmy, komentarze i dużo osób przychodzi na przykład na twoją stronę, czy tam na Facebooka z TikToka. Wszystko fajnie, pięknie, biznes się kręci, dzięki temu pozyskujesz nowe osoby do biznesu, masz sprzedaż, ale nagle TikTok blokuje ci konto lub twoje zasięgi drastycznie spadają, bo TikTok coś tam pozmieniał w algorytmach. I od dzisiaj, żeby mieć fajne konto na TikToku, duże zasięgi, musisz płacić za reklamę. A ty budowałeś swój biznes tylko na TikToku i kierowałeś na stronę swojej firmy na przykład. I nagle zmieniły się algorytmy, a ty tracisz cały ruch. I co wtedy z twoim biznesem? A takie sytuacje były już nieraz i na Facebooku, i na YouTubie, gdzie Facebook na przykład tnął zasięgi na fanpage'ach. Ludzie, którzy budowali wielkie fanpage'e, mieli fajne społeczności, duży ruch na swoje strony, nagle to wszystko tracili z dnia na dzień. Natomiast jeśli ty wykorzystałeś tą sytuację i budowałeś listę adresową, czy kierowałeś ten cały ruch z tych mediów społecznościowych w tym momencie, gdy jeszcze było warto, na swoją listę adresową, to cały czas masz ludzi, którzy możesz pisać w każdej chwili maile, do których możesz docierać, budować relacje i fajnie się bawić. Dlatego warto, uwierz mi, warto budować listę adresową, ponieważ już nieraz były takie sytuacje, gdzie media społecznościowe albo blokowały konta ludziom za jakieś tam dziwne naruszenia, których nawet sami nie popełnili, albo bardzo mocno i drastycznie ucinali zasięgi. A jeśli masz własną listę, to cały czas masz społeczność, do której możesz pisać i maile są bardziej intymne niż wpis na Facebooku. Widzimy się niedługo.